Dawaj, dawaj, do flesza. O, cholera! No. I Path of Exile znów eksplodowało. Wraz z aktualizacją wprowadzającą dodatek Echoes of the Atlas, do gry wpakowało się ponad 157 tysięcy osób jednocześnie, bijąc wszelkie rekordy od czasu debiutu produkcji. Nie są to jednak pełne wyniki, bowiem gra oferuje klienta poza Steamowego. Wygląda na to, że to ostatnia tak wielka aktualka. The Legion is unsustainable. Fallout New Vegas nie może odejść na emeryturę. Długo wyczekiwana modyfikacja The Frontier w końcu została wydana graczom. Po kilku latach od zapowiedzi dostaliśmy zawartość na kilkadziesiąt godzin, obejmującą wątki fabularne, pojazdy, którymi możemy jeździć, bronie i przedmioty. Wszystko dostępne w Nexusie. It can be done. Plus, darmowy Battlefront 2 od Epica, minus przeładowane serwery. Okazuje się, że wraz z drugim życiem gry infrastruktura sieciowa nie za dobrze sobie radzi. Co prawda EA DICE poinformowało, że problem został już rozwiązany, ale wiele osób wciąż napotyka problemy z dołączeniem do gry. Niechaj moc będzie z wami. Studio IO Interactive uspokaja graczy obawiających się o transfer map z części poprzednich Hitmana do tej najnowszej, ekskluzywnej dla Epic Game Store. Duńczycy zapewniają, że nikt nie będzie musiał ponownie kupować wcześniejszych odsłon, by przetransferować swoje darmowe mapki. Proces ten może jednak trochę potrwać. Osiemnastego lutego Rustler, polskie średniowieczne GTA, trafi do wczesnego dostępu na Steamie. Oczywiście jeśli interesuje Was przetestowanie tej produkcji na platformie od Valve, czeka wersja demo. Z okazji tegoż obwieszczenia twórcy wypuścili także aktorski zwiastun, który właśnie widzicie w tle. Graliście już? The High Ones. I na koniec aktualizacji do ambitnego moda Enderal Forgotten Stories. Oznacza to także, że nie będzie portu dla Skyrim Special Edition. Co ciekawe, twórcy modyfikacji, która śmiało może funkcjonować jako osobna produkcja z nowymi mechanikami, przestają bawić się w przerabianie gier. Okazuje się, że biorą się za własną grę. Yours is to read the echo and help us gain the knowledge we need for victory. A bo dzisiaj Blue Monday, no to trzymajcie się.